Sponsorem filmu jest sklep egołąb.pl. Twój sklep dla gołębi. Serdecznie wszystkich hodowców w Polsce. Po raz ponowny przyjeżdżam do hodowli Mariusza Kasprzaka, do działu 0209 Dęblin. Hodowlę Mariusza Kasprzaka mogliście już zobaczyć na jednym z materiałów. Był to materiał bardzo ciekawy. Do Mariusza zadzwoniło tyle telefonu, że Mariusz przez dwa dni ten telefon tylko zbierać, tak? Ale do czego dążę i dlaczego tutaj jestem drugi raz hodowcy? Jestem mile zaskoczony, bo mówiliśmy wtedy hodowcy o tym wyniku, że Mariusz Kasprzak fajnie poleciał w roku 2019 w sezonie lotowym na skalę oddziału, okręgu i tak dalej. Taka ciekawostka jest, którą ja byłem mile zaskoczony, no bo ktoś, kto daje gołębie, no to zawsze stara się, żeby jak najwięcej, ktoś, kto daje gołębie oczywiście, chodzi mi o wystawę okręgową, to stara się zdobyć jak najwięcej nagród. Mariusz Kasprzak dał na gołębie na wystawę i słuchajcie, hodowcy. Sędzia, który oceniał gołębie, miał zakrytą kartką imię, nazwisko hodowcy. Ocenił gołębie, które się okazały, że na 10 gołębi Mariusza Kasprzaka jest 7, tak? 8 gołębi. I teraz do czego dążę? Zobaczcie, hodowcy. Na wystawie okręgowej pierwsza nagroda w standardzie. Druga nagroda w standardzie. Trzecia nagroda w standardzie. Jakbyś Mariusz miał to odbierać ode mnie, bo tutaj wieje. Trzecia nagroda w standardzie. Tutaj mamy już czwartą nagrodę w standardzie. Tu jest trzecia, tam jest czwarta. Teraz przychodzi piąta nagroda w standardzie. Szósta, tu jest piąta, tam jest szósta. Teraz przychodzi nagroda już siódma. Przychodzi kolejna, tu one są w złej kolejności. Ale ogólnie jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, dziesiąta. Ósma i dziesiąta jakoś. Na 10 gołębi Mariusz Kasprzak w standardzie zabrał nagród 8. Ja powiem szczerze, do czego dążę? Dążę do tego, że sędzia, który ocenia gołębie, powiedział, że po raz pierwszy w życiu spotkał się, że hodowla jest tak wyrównana. I tak jest, hodowcy. Jak ja robię zdjęcia gołębi tutaj u Mariusza, to jestem w szoku, bo kiedy robię zdjęcie pierwszego gołębia, a robię zdjęcie gołębia 10 czy 12 czy 7, każdy jeden gołąb wygląda jak laleczka i każdy jeden gołąb to jest po prostu jakbym trzymał brata i siostrę. I to na to zwracajcie uwagę, hodowcy, bo ja to już kiedyś powiedziałem, jak jest bardzo równe stado, to te gołębie siadają całymi grupami. I tak było pewnie u ciebie też, że jak miałeś lot, to ja zdaję sobie z tego sprawę, bo ja jeżdżę dużo po hodowlach w Polsce, ja to zauważyłem już. Jeżeli ktoś ma wyrównane stado, przykładem tego może być właśnie Piotrek Bugała, ma jakąś linię gołębi. Przychodzi banda gołębi, siadają na przykład gołębi, nie wiem, powiedzmy 5-6 sztuk, ale dlaczego? Bo to jest cała rodzina tych gołębi. I to jest taki pewien klucz do sukcesu, kiedy ktoś na przykład pyta się, o jak to jest, że u tego na przykład Franka czy u Waldka siada 20 gołębi naraz w lotach gołębi młodych. Dlatego tylko i wyłącznie hodowcy, bo te gołębie są wyrównane, są jednolita krew gołębi, jednolita budowa, one lecą z tą samą prędkością, one lecą z takim samym założeniem do domu. I nagrody, które zebrał Mariusz Kasprzak, ja powiem szczerze, byłem mile zaskoczony, no bo kategoria standard pokazuje tylko to, że na 10 gołębi, które były możliwość do ocenienia, 8 nagród zebrał Mariusz na cały okręg, hodowcy, na cały okręg. Gdzie tych gołębi młodych było wystawione w młodych 51 gołębi. Także na 51 gołębi uważam, że fantastyczny wynik. Sam byłem bardzo, bardzo mile zaskoczony, aż nie dowierzałem. Ale tak jak tutaj sędzia właśnie też zwrócił uwagę, każdy gołąb jeden w jeden, jedno pióro, jedna sylwetka, praktycznie każdy, tutaj detale różniły się, który był drugi, trzeci, czwarty, bo tak jak można było zwrócić uwagę, ocena końcowa była 91,75 i ta ocena końcowa 91,75 powtarza się... Pierwszy go miał tylko 92,50 chyba, 50, tak? 92,50, no to już jest bardzo wysoka nota. Pozostałe wszystkie gołębie miały 91,75. To są bardzo wysokie, hodowcy, noty. I wszystkie miały gołębie, poza tym pierwszym miały wszystkie 91,75. Samiczka miała 92,50 i druga samiczka miała 90,
92, a cała reszta miała 91,75. Nie, to jest naprawdę, powiem szczerze, super wynik hodowcy. Zróbmy tak, bo jest dzisiaj bardzo charakterystyczny dzień, gdzie jest dość taki delikatny wiaterek, ale bardzo mroźny. Drogi zamarzają, jest strasznie zimno, przejdziemy do gołębnika, pokażemy te gołębie właśnie rozbudowę. No to kiedyś obiecaliśmy wam na filmie. Tak, nie udało się ostatnio pokazać kilka fantastycznych gołębi. Więc pokażemy fajne gołębie właśnie z hodowli Andreasa Drapy. Numer telefonu na końcu też podamy, więc jeżeli ktoś będzie miał pytania, to dzwoni do Mariusza Kasprzaka, na pewno dużo, dużo się dzisiaj jeszcze dowiecie. W obecnej chwili znajdujemy się w moim gołębniku rozbudowym, gdzie za moimi plecami znajdują się samczyki rozpłodowe. Chciałbym zaprezentować tutaj kilka z nich. Myślę, że są warte uwagi. Między innymi samczyka w mojej hodowli numer 1. Jest to gołąb o numerze obrączki 994. Jest to syn króla i królowej od Andreasa Drapy. Pełen brat Karla, pełen brat Czempa. Jest to gołąb, który w moim gołębniku, jak również w gołębniku niektórych hodowców, wydał bardzo, bardzo dobre potomstwo. Jego dzieci, jak również jego wnuki wspaniale spisują się na lotach. Gołąb, można powiedzieć, unikat, jeżeli chodzi na skalę Polski. Jest bardzo ciężko było takiego gołębia nabyć od Andreasa, raz z powodu ceny, która wtedy, tak jak on jest tutaj z 2008 roku, ta cena była dość olbrzymia jak na polskie realia. Zresztą te gołębie przeważnie były zabierane do Chin. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest to fantastyczny mój gołąb, który bardzo, bardzo dużo, wiele wydał wspaniałych lotników. Niejednokrotnie oferowano mi za niego bardzo pokaźne sumy, ale postanowiłem, że ten gołąb już tutaj ze mną zostanie do samego końca. Nawet jak już nie będzie zapładniał, zawsze znajdzie się tutaj dla niego miejsce. Kolejnym gołąbkiem, którego chciałbym zaprezentować w mojej hodowli, jest to gołąbek o numerze 1640. Gołąbek również oryginalny od Andreasa Drapy. Jest to bezpośredni syn Pokerface'a, Razyriana. Pokerface każdemu znany. Najlepszy lotnik Niemiec. Srebrny olimpijczyk z Poznania w kategorii D. Riana, piąta lotniczka Niemiec. Gołąb fantastycznej budowy. Kuprze w związaniu. Również jest ojcem kilku fajnych gołębi, aczkolwiek dużo więcej i dużo fajniej spisują się jego wnuki, jak bezpośrednio dzieci, ale również sporo wnuków, prawnuków z tego gołąbka znajduje się na gołębniku lotowym. Kolejnym gołąbkiem w mojej hodowli, którego chciałbym zaprezentować, jest to gołąb od Andreasa Drapy. Jest to syn Pokerface'a, srebrnego olimpijczyka z Poznania, zaparowany na Miss Hemału, zakupioną przez Andreasa, superlotniczkę. Miss Hemału, pierwszy konkurs na 50, chyba bodajże 2000 gołębi i kilka fajnych czołowych konkursów. Gołąb w fajnym skrzydle również. Tak jak zresztą każdy jeden z synów Pokerface'a, o fenomenalnym kuprze, fajnym związaniu. Jest to gołąb, który już również wydał mi kilka fajnych gołębi spisujących się w lotach, zwłaszcza w lotach sprinterskich na dystansie 350 km, zarówno w Gnieźnie, jak i tutaj w tak krótkim okresie czasu. Kilka gołębi znacząco siadło na oddział. Kolejnym samczykiem w mojej hodowli jest również prezentowany oryginalny gołąb od Andreasa Drapy. Kolejny syn Pokerface'a, srebrnego olimpijczyka z Poznania. Tym razem Pokerface był naparowany na Miss Chalon. Miss Chalon była zakupiona przez Andreasa za dość pokaźną kwotę, z tego co pamiętam, 50 000 euro. Zdobyła pierwszy konkurs na 22 tysiące gołębi, pierwszy na 8 tysięcy gołębi. Jest to samczyk, tak jak każdy jeden, o fantastycznym związaniu kuprze, fajnym skrzydle.
te gołębie cechują się, zwłaszcza z Poker Face'a, dość szeroką klatką, o fantastycznej muskulaturze. Jest to samiec, który wydał już mi kilka również fantastycznych gołębi. W tym roku dwoje jego dzieci. W lotach gołębi młodych również fantastycznie spisywało się. Znacząco wpłynęły na wynik tegoroczny. Zarówno w mistrzostwach oddziału, okręgu, rejonu, jak i mistrzostw Polski. Kolejnym gołębiem prezentowanym w moim gołębniku hodowlanym jest gołąb o numerze obrączki 1172. Jest to syn Skyfightera w połączeniu na Miss World. Skyfighter 14-15 rok, najlepszy gołąb HDMI. Miss World, jedna najlepsza samica średniego dystansu w 2012 roku. Ten gołąbek był wyhodowany przez Andreasa na moją prośbę. Po mailach, po telefonach, czy istniałaby taka możliwość połączenia tych dwóch gołębi. Andreas powiedział, że oczywiście jak najbardziej interesował mnie samczyk. Tego samczyka w późniejszym terminie nabyłem i tutaj chciałbym podziękować, bo pomógł mi sprowadzeniu go do Polski kolega Robert Grochowski, za co serdecznie dziękuję i przy okazji pozdrawiam kolegę. Samczyk też ten bardzo dużo wniósł do mojej hodowli, również kilkanaście gołębi na gołębniku lotowym. Zarówno już w gnieźnie, jak i tutaj fenomenalnie spisywało się w lotach gołębi młodych, jak również w lotach gołębi dorosłych, zdobywając czołowe lokaty na kilkanaście tysięcy gołębi. Jeden z podstawowych gołębi samczyków w mojej hodowli. Kolejnym gołąbkiem, którego chciałbym zaprezentować, jest to samczyk o numerze obrączki 1400. Jest to syn Penelopy, brązowej medalistki z Poznania w kategorii D. I zarówno od strony ojca jest wnuczkiem Karla, złotego olimpijczyka. Jest to gołąb, który również w gołębniku wniósł dość dużo fajnych gołębi. W tym roku z tego gołębia gołąb był pierwszym lotnikiem oddziału, pierwszym lotnikiem okręgu, siódmym lotnikiem rejonu, również o fantastycznym oku. Ten gołąb jest z 10 roku, także już wiekowy, ale również Cooper fajnie związany, delikatniejszej budowy, ale dzieci fantastycznie tutaj zaczynają lecieć. Kolejny gołąbek w mojej hodowli, oryginalny gołąb od Andreasa o numerze obrączki 1179. Jest to również syn Penelopy, brązowej olimpijki z Poznania. Jest to gołąb, który zarówno w gnieźnie, jak i tutaj już wydał kilka fajnych gołębi. Po tym gołębiu również w tym roku jego wnuki, był bodajże na pewno drugim lotnikiem oddziału, drugim lotnikiem okręgu i dziewiątym lotnikiem rejonu. Gołąb również fantastycznej budowy, fajnie związany. Jest to również jeden z podstawowych gołębi rozpłodowych. Kolejnym gołębkiem, którego chciałbym zaprezentować na gołębniku, już jest to gołębek leciwy z 9 roku. Praktycznie można powiedzieć również unikaty. Jest to syn Karla, złotego olimpijczyka od Andreasa Drapy, o bardzo fajnej barwie szali. Barwa ta jest zawdzięczona prawdopodobnie ojciec króla, czyli jego dziadek właśnie miał tą barwę, czyli geny cofnęły się.
Jest to gołąb, który również w Gajemniku wydał już kilka fajnych gołębi. Gołąb znajduje się u mnie stosunkowo niedawno, gdyż udało mi się go odkupić. Wcześniej ten gołąb znajdował się w hodowli Zbyszka Oleksiaka i po jakichś tam krótkich rozmowach, pertraktacjach udało mi się tego gołębia odkupić. To nie był zbyt tani gołąb. Mogę tylko nadmienić, że siostra lub brat, ja już w tej chwili nie pamiętam, to już mówię, to jest gołąb z 2009 roku, ale siostra albo brat dokładnie z tego samego połączenia na wspólnym gołębniku w Chinach zdobył pierwszą lokatę z lotu prestiżowego, dzięki czemu Andreas tam naprawdę wygrał dość pokazną sumę pieniężną. Natomiast na moim gołębniku również w tym roku fantastycznie gołąbki z niego się pokazywały na lotach młodych, jak również już jako roczny fajnie też zaczęły się pokazywać po trzech lotach konkursowych w gołębiach dorosłych. Roczna samiczka była pierwsza na oddział, jego córka. Także myślę, że mimo swojego wieku jeszcze uda mi się przez kilka sezonów coś fajnego wyhodować. Kolejnym gołąbkiem, którego chciałbym zaprezentować w mojej hodowli, jest to gołąbek o numerze 719. Jest to syn Messiego razy Riana. Messi, najlepszy gołąb Eurocup. Pełny brat z gniazda Riany, brązowej olimpijki z Poznania, Penelopy. Natomiast Riana, piąta lotniczka Niemiec. Jest to gołąb, tak jak wspominałem już wcześniej na filmikach, który wydał kilka również fantastycznych gołębi, jak u mnie na gołębniku, zarówno jak u innych hodowców, zwłaszcza u mojego kolegi Tomka Nowaka, gdzie lotuje w oddziale słupca. Jego syn jest jednym z wyróżniających się gołębi na gołębniku, po którym już wyhodował kilka fantastycznych gołębi, potrafiających siadać w pierwszej piątce gołębi na oddział przeciwko kilku tysiącom gołębi. Gołąb również o bardzo mocnym skrzydle, fajnym związaniu, dość duży gołąb. Również w tym roku po nim młode bardzo fajnie poleciały, zwłaszcza samiczka, gdzie na pewno przyczyniła się do tegorocznego mojego wyniku. Kolejnym gołąbkiem, którego chciałbym zaprezentować, o numerze obrączki 1011, o fenomenalnym połączeniu. Myślę, to jest pełny brat Adventadora, najlepszego gołębia w 15 roku HDMI, bodajże 5 razy pierwszy konkurs. Natomiast ojcem tego gołębia jest Super Junge Krach, drugi as Niemiec, reprezentant na olimpiadę. Matka tego gołębia jest czwartą lotniczką Niemiec, oryginalna od Wolfganga Ropera, którą Andreas zakupił. Jest to gołąb również, który stosunkowo młody, a już wniósł kilka fajnych gołębi, jego dzieci z kilku lotów bardzo fajnie siadło, również o fajnym związaniu, średniej budowy, fajnym skrzydle. Także tutaj myślę, że wniesie jeszcze do mojej hodowli dużo pociechy, dużo radości. Kolejnym gołąbkiem, którego chciałbym zaprezentować w swojej hodowli, o numerze obrączki 426, jest to syn Marko, czwartego olimpijczyka z Poznania w kategorii B. Jest to gołąb, który również przyczynił się do wyników tegorocznych. Jak i tutaj, tak jak i w Gnieźnie, kilka fajnych gołębi zostało po nim wyhodowanych, gdzie fantastycznie spisywały się, zwłaszcza w lotach
między 200 a 400 km. Również fajne, szybkie skrzydło. Dość fajnie zbudowane, zresztą tak jak wszystkie te gołębie, związany Cooper. Na obecną chwilę chciałbym zaprezentować kilka samiczek z mojego gołębnika hodowlanego. Jest to tegoroczny nabytek, oryginalna samica od Andreasa Drapy o numerze obrączki 819. Jest to córka Skyfightera i Blue Wonder. Fantastyczne połączenie. Gołąb również bardzo dobrze związany. Ogon w jedno pióro. Mam nadzieję, że wniesie sporo radości do mojej hodowli. Tym bardziej, że jest to pełna siostra obecnej gwiazdy u Andreasa na gołębniku. Zobel Serai. 4-5 razy pierwszy konkurs. Z fantastycznego połączenia. Tak jak Skyfighter. W 13-14 rok najlepszy gołąb HDMI. Blue Wonder, jedna z najlepszych samic świata, gdzie kosztowała naprawdę porządne pieniądze i to połączenie już wydało kilka fajnych gołębi, tak jak Zobel Serai, Blue Zobel, i postanowiłem nabyć taką samiczkę z takiego połączenia. Fajne skrzydło i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że wniesie do mojej hodowli dużo fajnych gołębi. Kolejną samiczką, którą chciałbym zaprezentować w mojej hodowli, jest to samiczka wychowana po dwóch oryginalnych gołębiach od Andreasa Drapy. Jej ojcem jest gołąb po numerze 1172, syn Skyfightera razy Miss World. Matką jest samiczka Karl razy Miss Olympic. Bardzo fajne połączenie o bardzo ciekawej barwie. Cofnęły się te geny. Samiczkę prezentuję tylko z tego powodu, gdyż już w zeszłym roku, jak również w tym roku, wydała dość fajne potomstwo, gdzie w lotach rocznych, jak i również w tym roku, w 2019 roku, w lotach młodych, bardzo fajnie te gołębie siadały na gołębniku, na moim, jak również fajne odzwierciedlenie miały na tle oddziału. Samiczka zimbredowana, również z samczykiem była, z oryginalnym od Andreasa Drapy, tak jak w tym roku, z synem Poker Face'a. Mimo to nie przeszkadzało to w tak bliskiej rodzinie wydać kilka fajnych gołębi w sezonie 2019, znacząco przyczyniających się do wyniku w lotach gołębi młodych. Kolejną samiczką, którą chciałbym zaprezentować, również wychowaną już w mojej hodowli, po dwóch oryginalnych gołębiach od Andreasa Drapy. Samiczka uhodowana była jeszcze w Gnieźnie z 16 roku o numerze obrączki 8225, o również niespotykanej barwie, którą dziedziczył którą miał ojciec króla. Te gołębie dziedziczą to, zwłaszcza w bliskim pokrewieństwie. Samiczka jest również po 1172 synu Skyfightera. Jest to, tak jak wcześniej mówiłem, jeden z lepszych gołębi w mojej hodowli. Natomiast matką tej samiczki jest fenomenalna samiczka 1144, córka Poker Face'a razy Blue Wonder, jednej z najlepszych samic świata. Ta samiczka również już wydała kilka fajnych gołębi. Również w połączeniu na oryginalne gołębie od Andreasa. Także nie przeszkadza to, jak te gołębie dalej są imbredowane w większym lub mniejszym stopniu, jeżeli dziedziczą te cechy. Gołębie fantastycznie i bardzo szybko potrafiają siąść z lotów. Tak jak wcześniej mówiłem, zwłaszcza takich lotów między 200 a 400 km. Kolejną samiczką, którą chciałbym zaprezentować w mojej hodowli, jest to samiczka o numerze obrączki PL0282 z 15 roku 11435. Jest to samiczka nabyta od mistrza, wicemistrza Polski 12-13 rok Tadeusza Zobla. Jest to parowanie brat na siostrę, gdzie zarówno brat i siostra wywodzi się z jego super samicy 665 płowej,
w dwóch różnych latach w drużynie mistrza Polski, jedna z najlepszych samic w Polsce. Bodajże ona z dwóch lat miała koeficjent 14, także ten gołąb był wychowany z przeznaczeniem do rozpłodu u Tadeusza. Dzięki znajomości, życzliwości udało mi się, został mi podarowany. Ta samiczka również zarówno tam jeszcze w Gnieźnie, to był ostatni w 16 roku. Już coś się po niej zaczęło pokazywać. Natomiast tutaj w Dymblinie przez dwa lata można powiedzieć jedne z fajniejszych gołębi na gołębniku, które również potrafiły bardzo czołowe siąść, między innymi dziesiąty lotnik okręgu jest jej właśnie synem. Także ta samiczka również wnosi dość dużo do mojej hodowli. Tutaj jeżeli wyrywna. Tutaj jeżeli chodzi o telefon, byś mógł jeszcze podać do siebie? Tak, telefon kontaktowy to jest 667-487-888. Wszystkie te, nie sposób tych wszystkich gołąbków jednak na jednym filmie nagrać, tak jak teraz już jest drugi filmik. Tych gołąbków naprawdę jest sporo, pogoda jest taka jaka jest, dość chłodno. Można obejrzeć sobie na stronie. Są rodowody, są zdjęcia gołębi, strona, wszystko z małych liter ciągiem www.kasprzakmariusz.cba.pl. Zapraszam serdecznie wszystkich do obejrzenia gołębi, rodowodów, ewentualnie jakichś tam moich skromnych osiągnięć, trofeów, które udało mi się zarówno jak w poprzednim oddziale Gniezno, tak jak i tutaj w oddziale Dęblin przez dwa lata zdobyć. Zapraszam wszystkich serdecznie. Ja tylko dodam jeszcze na koniec, że jest to jedna z największych kolekcji gołębi Andrasa Drapy w Polsce. Jest to hodowla, która naprawdę, jeżeli patrząc z perspektywy tych gołębi, które tutaj mamy możliwość zobaczyć, no to jest naprawdę kolekcja pokaźna, bo wszystkie najlepsze gołębi, jakie Andras Drapa u siebie posiadał, wszystkie dzieci, a bezpośrednio nawet bracia, siostry do asów lotowych Andrasa Drapy tutaj się znajdują. Więc zapraszam hodowcy, telefon był podany. Jeszcze raz na koniec słowa. Telefon 667-487-888. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam, dobry lot.